Hej, witajcie w kolejnym filmiku w tym tygodniu. Z tej strony Weronika Broiło, witam Was wszystkich i tych, co są dotychczas, i nowo przybyłych subskrybentów. A kanał All Things Style. Mówimy tutaj o wszystkim dotyczącym stylu. Chciałabym, abyście dzięki mojemu kanałowi stworzyły sobie taki styl i garderobę, dzięki której stwierdzicie, że naprawdę już mam tyle rzeczy spójnych, że mogę tworzyć multum stylizacji z tego, co posiadam i zawsze dobierając nowe elementy, będziecie wiedziały, w jaki sposób do tego podejść, aby było ponadczasowo, klasycznie i zawsze fasonem i kolorami, żeby to wszystko razem współgrało ze sobą. Bo powiem Wam szczerze, że wiele lat mi to zajęło, aby dojść do takiego stylu i wiem, na co zwracać uwagę, czego unikać, aby jednak dojść do takiego momentu, gdzie czegokolwiek byśmy nie założyły, będziemy dumne z tego, co posiadamy, jak wyglądamy i nie będziemy musiały się zbytnio zastanawiać, co z czym łączyć, tak? Bo to jest wszystko kwestia balansu jakby i fasonów, i kolorów, jak dobierać do sylwetki. To wszystko chcę Wam przekazywać tym kanałem. Jak inspiruję się światową modą, jednocześnie kupując na budżecie rzeczy z lumpeksów i nie tylko, z sieciówek sięgam, tylko na wyprzedażach, więc też już widziałyście ten filmik w tym tygodniu. Także dzisiaj wracam do Was z takim stałym elementem na kanale, jakim jest nagranie 5 elementów z szafy, które nosiłam najczęściej w danym miesiącu. A więc mamy ulubieńców sierpnia 2023. No i słuchajcie, w tym miesiącu jak zwykle dosyć neutralnie, letnio, troszkę wyjściowo, bo jednak miałam swoją rocznicę ślubu. Sierpień jest zawsze dla mnie takim bardziej takim miesiącem, gdzie chce mi się świętować, oczywiście z tego też względu chce mi się wychodzić, jest zawsze piękna pogoda, fart chciał, że akurat dzień naszej rocznicy jest taki, że zawsze jest dobra pogoda, więc tutaj też fajne stylizacje wyszły na tym wypadzie. Niemniej jednak nie będę powtarzać tutaj tych dokładnych stylówek, które robiłam w tamten weekend. Teraz pokażę Wam po prostu 5 rzeczy, które jakoś tak codziennie czy co drugi dzień sięgałam bardzo często po te elementy. Po prostu były wygodne i na upał odpowiednie, a jednocześnie dodawało mi jakiejś takiej pewności siebie i poczucia, że właśnie jestem, mój look jest bardziej dopracowany, bo uważam, że warto na tym się skupić, jak tworzymy stylizację na co dzień, że jak się w niej czujemy, co wnosi. Wystarczy mieć prosty look, ale jakiś taki element, który sprawia, że inaczej się czujemy, niż jakbyśmy założyły, nie wiem, inny but, tak, czy inne spodenki. Po prostu dana rzecz powinna wzbudzać w nas jakieś emocje, więc też chciałabym przekazywać Wam, że robiąc zakupy powinniśmy się też kierować, czy widząc coś, od razu coś nas przyciągnęło do danej rzeczy, tak? I to warto się taką intuicją modową kierować. Nie wszystko jest książkowe, nie wszystkiego da się nauczyć. Pewne rzeczy i podejście do mody jest wrodzone. Uważam, takie jest moje zdanie, no to jest coś, co się posiada albo i się nie posiada. Jeżeli ktoś czuje, że nie ma czegoś takiego wewnętrznie, takiego głosu, który by mówił, to będzie dobre dla ciebie, tak, z jakiegoś względu. Mamy wszyscy taki wewnętrzny głos, ale jeżeli ktoś uważa, że go nie ma z jakiegoś powodu i ciężko jest się taką intuicją kierować, to wtedy moje podpowiedzi, mam nadzieję, jakoś tutaj pomogą takim osobom. Mamy tutaj 5 neutralnych rzeczy. Będziemy mieli tak, klapki z Vinted, które już Wam pokazywałam w innych filmikach, ale są świetne pod względem tego, że dodają troszkę wysokości. Takiej idealnej wysokości, tej stabilności obcasa, a jednocześnie ich kontrast dwutonowy, beżowego i czarnego koloru dodaje właściwego kontrastu reszcie stylizacji. Więc te na pewno tutaj chcę Wam znowu pokazać, bo bardzo często je nosiłam. Nawet już mają takie ryski, które muszę tutaj doprać. Jednocześnie dalej mamy tutaj dresy. No bo były też dni, gdzie wieczorem mogłam wyjść sobie na taras w dresach, mogłam pod wieczór gdzieś jechać, coś załatwić i nosiłam już je. Bardzo je lubię, bo mają szeroką nogawkę, więc tu też warto o tym wspomnieć. Dalej mamy spodenki krótkie, beżowe, dockers z męskiego działu z lumpeksu. Następnie będziemy mieli białą koszulę z dużymi mankietami, o czym często mówię, że warto sięgać po takie oversize koszule, naprawdę duże. Będziemy ją wiązać i zaraz Wam pokażę, w jaki sposób. A następnie mamy, słuchajcie, top czarny z Zary, kupiony x tam sezonów temu, prążkowany z pięknym elementem na dekolcie w postaci jednego paska. Więc to są takie po prostu elementy, które myślę, że zostaną ze mną już na amen.
bo naprawdę to jest tylko kwestia, co do nich dobieram, aby je podkręcać. Same w sobie nie wszystkie są jakieś wow, ale jednak to jest sposób, że mogę raz tak założyć, raz inaczej. Daje nam możliwości, daje nam pole do różnych jakby metod stylizacyjnych. Tak? To jest ważne, mieć takie bazowe elementy szafy, które dadzą nam multum sposobów na ich przekształcanie za każdym razem, jak zakładamy. Więc warto budować taką szafę, która się składa z elementów takich podstawowych, niemniej jednak też kilka takich wystrzałowych, aby raz na jakiś czas inaczej troszkę założyć coś, podkręcić, poszerzyć te horyzonty modowe. Dlatego też często kupuję klasyczne ubrania, w większości zumpeksów, dla tych, co mnie oglądają, wiedzą, ale też bywa tak, że sięgam po coś naprawdę takiego wyjątkowego. Nie mówię kolorem, ale zwykle właśnie fasonem albo teksturą. Więc tak, odpalamy. Pierwszy ulubieniec sierpnia. Mamy tutaj, tak jak wspomniałam, klapeczki z mango. Kupione kiedyś na Vinted. Historia tych butów jest świetna, dlatego że kiedy kupowałam od jakiejś dziewczyny na Vinted, napisała do mnie, że mnie kojarzy. Bardzo mi było miło, bo skojarzyła z YouTube'a moje lumpeksowe haule. Dla tej osoby, jeżeli oglądasz mnie dalej, pozdrawiam ciepło. Bardzo uwielbiam te buciki, więc dziękuję za nie raz jeszcze. Skórzane, świetne, kolor jest genialny, bardzo lubię ten odcień beżu, jest to chyba mój ulubiony odcień w ogóle beżowego koloru. Jak widzicie, troszkę już tutaj je zmazałam, ocierałam, nie wiem, o coś, czy o drugi but się otarły. Świetny obcas, klockowy, szeroki, bardzo szeroki taki. I o ile takie klapeczki wielu osobom by się kojarzyły właśnie ze starszym wiekiem, uważam, że to jest coś ponadczasowego wiekowo, uważam, że każdy mógłby je nosić. I do jeansów, i do shortów, i do sukienki, i na wieczór, i na co dzień. To jest taki but naprawdę letni, taki, który jest, uważam, jako must have. Może być cały czarny, może być beżowy, właśnie w brązie, w jakichkolwiek kolorach byśmy znalazły. Jest to wygoda, jest to klasa i pokusiłabym się na pewno o ten rodzaj buta w innych wersjach kolorystycznych, takich neutralnych. Jedyne, do czego miałabym może zastrzeżenie, wolałabym, żeby ten pasek był nieco szczuplejszy, w sensie mniejszy. Trochę jest taki dosyć szeroki, więc mógłby być minimalnie mniejszy. Niemniej jednak wtedy byłoby tak, że stopa by bardziej nam się kiwała do przodu, do tyłu. Ta stabilność szerokości paska jednak też robi swoje, więc może dlatego są takie wygodne. Ale generalnie jeden z moich ulubionych butów, teraz powiem wam szczerze, mam dużo tych letnich butów, a po te sięgałam w sierpniu najczęściej. Więc do tego dokładamy trochę czerni i to, jak nawiążemy do tego beżu, zrobimy to, słuchajcie, kolczykami z Zary, nawet kupionymi też kiedyś. Więc bardzo je lubię, bo jeden jest krótszy, drugi dłuższy, jak takie łezki, jakby taki kształt trochę orzecha. Bardzo fajne, bardzo fajne. Więc zobaczcie, tak ostatnio też wspomniałam w poprzednim filmiku, że bardzo lubię takie biżuterię metaliczne. Wiadomo, to jest sztuczne złoto, jakby inaczej. Mniej kupuję już naszyjniki z sieciówek, częściej właśnie kolczyki. Jakoś tak nie mam alergii na nie, więc bardzo fajna sprawa. No i tutaj nawiążemy właśnie tym złotem w kolczykach, jak i w tej nylonowej torbie, zresztą bardzo pojemnej, kupione kiedyś w lumpeksie którymś, z tym słoneczkiem złotym. Więc to jest fajne nawiązanie do tego beżu. Nie musimy szukać rzeczy, która jest identycznym kolorem, ale na tle czarnych ubrań to te złoto z beżowym dobrze zrobi. Więc bierzemy sukienkę z lumpeksu, przepiękną, z takim oto szyfonem, jako naszywka na całą sukienkę. Pod spodem mamy po całości podszewkę. Jest to prosty krój, bo mamy po prostu, to jest marki Inwear, dosyć spory rozmiar, mogłabym trochę zmniejszyć pod pachami. Niemniej jednak mamy właśnie podszewkę pod spodem po całości. Jest to długa kiecka, taka prawie do kostki. Suwak kryty z tyłu. Taka najzwyczajniejsza, bez rękawów. Cud miód, powiem wam, bo jest dosyć szeroka też przy biodrach, więc jest zwiewność materiału. Zakładam te klapeczki. A na to, jeżeli byłoby troszkę chłodniej, chciałabym ramiona przykryć, bo wiem, że wiele osób też lubi ramiona przykrywać czasami. Więc mamy taką oto marynarkę, krótki rękaw, którą wzięłam z mojej mamy szafy, jak ostatnio chciała oddać ją. Mówię, co to jest? Nigdy mi tego nie pokazywałaś, a mówiła, że to jest marynarka, którą przywiozła jeszcze ze Stanów, jak tam mieszkaliśmy. Więc coś pięknego z lat 90. Josephine House, jakoś tak.
numer 4 amerykańskie, czy tak to wygląda, słuchajcie. Bardzo się cieszę, że to przejęłam po mojej mamie, więc matowe wykończenie tej marynarki z krótkim rękawem plus matowe wykończenie buta do czegoś takiego teksturalnego, bardziej przykuwającego wzrok jak takiecka i te złoto w kolczykach i w tej torebce. Uważam, wszystko fajnie się tutaj wkomponuje i jest ten balance, o którym powiedziałam wcześniej, że właśnie ten wymiar stylizacji podnieść tym, jak dobieramy tekstury ze sobą. To jest, uważam, ważniejsze niż czy kolory do siebie pasują, niż czy dobieramy torebkę do buta, bo wcale nie musi być tak za każdym razem. Więc to, co do czego dobieramy, to nie jest standardowa zasada but-torba, tak? Tylko możemy na przykład dobrać torbę do spodni, bluzkę do butów, tak? W tym przypadku kolczyki do butów. Więc różnie to bywa, nie kierujmy się tylko jedną zasadą ślepo, tylko jakby dajmy sobie stworzyć jakąś własną zasadę. Drugim ulubieńcem będą dresy, mianowicie joggersy szerokie, skupione kiedyś w H&M-ie. Na wyprzedaży ogromny rozmiar, ale o ile jest ogromny rozmiar jakichkolwiek spodni, takich z taśmą w pasie, to mamy troczki. Więc te troczki, jak są, to możemy się fajnie tutaj spiąć i wcale nie musimy się przejmować tym, że ten rozmiar jest za duży. Stąd też się na nie skusiłam, bo rozmiarowo, słuchajcie, to jest XL, więc przez to też ta nogawka jest ogromna, długość się zgadza, bardzo mi się to podoba. Mogę je po prostu sobie ściągnąć w pasie. Do tego bierzemy bokserkę Ann Sophie Back. Wspominam o tej bokserce wiele razy i też o tej marce. Mówiłam, że to jest taka marka, która już przestała istnieć, skandynawska. Fajne mieli te metki Back. Chcę Wam ją pokazać, bo na lato to jest genialna rzecz. Mam z tyłu tutaj takie wycięcie na plecach, fajnie idące w koło. Bardzo ładnie obszyte zresztą, więc to jest rzecz, którą bardzo cenię w swojej szafie. No i myślę, że do takich z wyższym stanem joggersów fajnie to gra. Mamy szeroką tą nogawkę i to jest fajne przeniesienie nogawki szerokiej, takich typowo garniturowych spodni w coś bardziej codziennego. One nie są jakkolwiek zakończone ściągaczem, tylko po prostu po całości nogawki mamy tą długość i szerokość wspaniałą, więc kupiłam je bardziej z myślą, żeby nosić potencjalnie z obcasami, z butami na obcasie. Tym razem jednak zrobimy bardziej taki casual look, coś takiego codziennego, bo powiem Wam, że w tym miesiącu nosiłam te spodnie bardziej tak na co dzień i w takich bardziej mniej formalnych, komfortowych stylizacjach. Do tego dla kontrastu biorę z Uozi, z mojej współpracy, dla tych, co nie oglądali tego filmu, jak mierzyłam rzeczy tej marki, podaję tutaj. Mamy taką torebunię. W H&M-ie widziałam, też podobne się pojawiły, jednak ten wzór tutaj z tym beżem w takim kwadracie lepiej to gra niż wzorzyste wersje, które też już widywałam. No i to, co jest fajne w tej torebce, to po prostu ta przeplatanka, że robimy w ten sposób. Możemy nosić na jednej ręce w ten sposób, jedną w rękę po prostu tak wziąć. Jest też świetna opcja. Fajny materiał, da się to prać. I też jak na taką małą torebunię pojemna. Oczywiście nie ma żadnego genetycznego zapięcia, ale też da się z tym jakby walczyć, bo możemy po prostu wsadzić kosmetyczkę, tak jak nieraz mówię, jeśli chodzi o takie otwarte torebki. Na tą bokserkę zakładamy męską koszulę w pięknym odcieniu błękitu. Takich koszul błękitnych albo takim właśnie prawie że indygo jasnym warto mieć kilka w różnych odcieniach tego niebieskiego, bo powiem Wam szczerze, że to jest teraz taki essential element, taki naprawdę kluczowy element w mojej szafie, że sięgam po to bardzo często, używając właśnie szarości czy beżów. Bardzo fajne przełamanie kolorystyczne. Nie mam aż tak dużo kolorów w szafie, ale jednak błękit jest czymś, na co bardzo zwracam uwagę, bo jest to wdzięczny kolor do wielu innych neutralnych barw. Więc tutaj dajemy do tej bokserki, luzem nosimy długie rękawy, za długie, nie przejmujmy się tym. Nakładamy na bokserkę. Do tego bierzemy, aby nawiązać do torby, tak? Tym razem zasada torba buty się sprawdza. Takie po prostu wzięłam tak zwane ciżemy, baletki takie w czub. Noszę je częściej do samochodu, jak muszę zmienić buty, kiedy prowadzę auto. Są z prawdziwej skóry, można przyklepywać tutaj. Tak są zrobione z tym szwem, można przyklepywać piętę, więc to też dodaje dodatkowego komfortu. Więc nawet jak jechała po córkę do przedszkola, też super look. Z Reserved oryginalnie kupione, tak już dawno temu. I tak to wygląda, słuchajcie, czarne okulary, do tego bardzo prosty look. Gdyby było gorąco, ściągam koszulę, mogę zarzucić. Koszule są świetną opcją latem jako zastępnik
czy swetrów, czy marynarek, czy jakichkolwiek kurtek. Więc jakiekolwiek oznaki chłodu latem, to biorę koszulę. To jest jakby bez zastanowienia już taka moja zasada letnich stylizacji. Następnie trzecim ulubieńcem naszym to będą spodenki. I w bardzo fajnym, takim ciemnym, beżowym odcieniu. To mi się bardzo podoba, bo są z wyższym stanem. Mogły być trochę mniejsze w pasie, więc może jeszcze będę je zmniejszać. Na męskim dziale kupione kiedyś w lumpeksie, słuchajcie. Bardzo mi się to podoba, fajny kolor, podobny do tych, co pokazywałam z marki Lee Street. Też tu wkleję, jak pokazywałam Wam stylizację z podróży. W podróży, jak się ubierać w podróż. Tak, to jest podobny klimat do tych beżowych, co się tam pojawiły. Niemniej jednak tutaj mamy firmę Dockers. Bardzo mi się to podoba, te właśnie tutaj przeszycia. Mamy jedną kieszeń z tyłu. I fajne przeniesienie męskiej garderoby do damskiej. Często o tym wspominam. I to jest też fajny przykład, uważam. Więc nie bójmy się takich właśnie bardziej masculine, tak zwanych męskich krojów, żeby to przełamać, ale dalej trzymać w tej estetyce takiej męskiej. Wzięłam, powiedziałabym, w podobnym odcieniu, ale jeszcze nie tak do końca. Troszkę cieplejszy odcień kaszmirowy, taki bez rękawnik, kupiony kiedyś też w lumpeksie oczywiście. Wsadzamy do środka, nie zostawiamy luzem. Broń Boże, nie nakładajmy bluzek na tego rodzaju, słuchajcie, talię, bo wtedy to się po prostu zniekształca poprzez bluzkę. Jest to jakby taki prześwit tej tekstury spodni. Starajmy się z takim wyższym stanem zawsze wsadzić do środka bluzkę, chyba że jest krótsza niż ten stan, to wtedy oczywiście nie ma problemu, ale jednak wsadzajmy do środka, błagam Was, bo jak widzę czasami, że ktoś założył taką bluzkę na takie spodenki, no to jest właśnie zanikanie proporcji i nie znamy się wtedy na tym, jak te ubrania łączyć, bo mimo że ubrania mogą być fajne, źle założone, tracą swój charakter, więc będę Wam zawsze mówić, jakie są moje triki, aby jednak uniknąć takich błędów modowych. Więc tak, beż na beżu, różne odcienie, nieważne, nie musi być identyczne. Ważne, że mamy dwa razy beż. Do tego nakładamy na ten bezrękawnik taką oto moją ulubioną koszulę, która też często mi towarzyszyła w sierpniu. Niemniej jednak nie powiedziałabym, że była aż tak ulubieńcem tego miesiąca, bo jednak te inne elementy typu właśnie spodenki były częściej grane. Ale ta koszula też już się pojawiała na moim kanale, jest przegenialna. Kolejny element z męskiej garderoby, zapożyczony już też dawno temu. Te granatowe pasy pozwalają mi nosić z tym ciemniejsze buty. Tak, fajne nawiązanie do pasów tych takich idących na ukos. Mamy też białe, więc białe buty też jak najbardziej. Tak jak wspominałam, możemy dobierać dodatki do ubioru, tak? Nie tylko dodatki do dodatków. Więc mamy tą koszulę, zarzucam ją, nie zapinam jej, nie wiążę jej, po prostu luzem zakładam z krótkim rękawem. Dodatkowo do tego bierzemy loafersy, które utrzymują ten męski klimat stylizacji i też nie bójmy się nosić mokasynów, loafersów latem. Ja naprawdę uważam, że jest taka pogoda momentami, gdzie możemy to zrobić i tutaj są o tyle fajne, że można przyklepywać ten dół. Bardzo często pokazuję te buty na kanale, bo po prostu są moje ulubione. Nie mam aż tak dużo mokasynów, będę musiała troszkę na jesień, zima, troszkę więcej ich poszukać, ale te są z porządnej skóry, świetnie wykonane, bardzo taki futurystyczny kształt, troszkę męski bym powiedziała, ale super wygodne. Klamra też nie jest tandetna, często w tych klamry na mokasynach są takie w kształcie łańcucha. Z automatu to trochę wygląda tanio, więc tutaj ta klamra mnie zaciekawiła bardzo. Trochę taki wężowy deseń, wężowy wzór na bucie tej skóry. Więc tutaj moglibyśmy się pokusić o takie skarpetki, czy szare na przykład, czy czarne. Za kostkę, może troszkę z prześwitem. Niemniej jednak, o, takie prześwitujące czarne rajstopy, takie pod kolanówki nawet, też by super wyglądały to spodenek. Nie dla każdego stylówka, tutaj nie pokusiłam się akurat pod kolanówki, ale można by było tutaj do tego looku, do tego zestawu pokusić się o czarne podkolanówki, wykończone takim paskiem czarnym, tak? Wiadomo, tak jak przy pończochach. Lub krótsze takie za kostkę skarpety, też prześwitujące czarne. To by wyglądało fajnie. I powiem Wam, że też już przyuważyłam, że na jesień w ogóle mokasyny z skarpetami, już to się jakoś tak zaczyna dziać w te lato i dużo celebrytek zagranicznych ze Stanów też zaczyna tak ubierać te buty i coraz większą popularnością się ostatnio cieszą. Warto mieć właśnie mokasyny w taki bardziej prostokątny czy kwadratowy czubek, więc popatrzcie sobie na Vinted czy w necie na jakieś nowe. Massimo Dutti też świetne robi jakościowo. Warto zerknąć. A na koniec, jako taki
cherry on top, wisienka na torcie. Mamy z lumpeksu torebkę, taką po prostu najprostszą, w stylu lat 90. Do tego looku uważam, jak najbardziej się fajnie tutaj wpasowuje. Wcale nie musi być żadna złota klamra na torebce. Nie kierujmy się tak, że metal na butach musi być identyczny do torby. Wcale nie. To są takie szczegóły. Bardziej bym tutaj zwracała uwagę właśnie na kolczyki. Już takie mniejsze, złote bym założyła koła do tego. Nie srebrne, no bo jednak ta klamra w bucie się dosyć rzuca w oczy, więc miejmy na uwadze wtedy biżuterię, dobierając jakie buty. Bardziej niż torebkę bym powiedziała. Numer 4 ulubieniec, mamy koszulę białą męską. Trzymujemy ten jakby męski klimat elementów garderoby. To często się przejawia w moich filmikach dla tych, co są nowi, więc taka moja rada, jeżeli jeszcze nie sięgnęłyście po garderoby swoich mężów i tak dalej, czy chłopaków, czy tatusiów, warto zerknąć, co oni tam mają. No i tak, mamy taką właśnie koszulę, już nawet jest podwinięte, bo ostatnio też ją nosiłam, to jest dużo używany temat w tym miesiącu. Mamy ten ogromny mankiet, o czym trajkocze po prostu prawie w każdym filmiku. Zwróćmy uwagę na te mankiety, niech będą za duże, za długie, nie przyjmujmy się tym, bo wtedy jest fajne pole do podwijania, tak jak pokazywałam Wam w błędach modowych, tutaj wklejam, dalej wysoko tutaj podciągamy, do góry, do góry, do góry, ale w ten sposób, że część tego mankietu nam wystaje, tak? Nie robimy gały takiej całkowitej, żebyśmy tak o, w ten sposób, tylko trochę niech wystaje, fajnie to wygląda. Zakładamy to na satynową, grafitową sukienkę z lumpeksu, którą też nosiłam sporo, niemniej jednak to koszula jest tutaj naszym głównym punktem zaczepienia i ulubieńcem. Powiem Wam szczerze, że grafit na trendy jesień-zima będzie wracał w postaci satynowych właśnie elementów, dlatego też koszulę, którą ostatnio znalazłam w Łodzi, w lumpeksach, jak i marynarkę, bardzo, bardzo ubóstwiam, bo też będzie na czasie na nadchodzący sezon. Więc tutaj też sięgnęłam po tą sukienkę, którą już mam bardzo dawno, przywiezioną z Anglii, jak tam mieszkałam, jest już naprawdę długo. Wiążemy tą koszulę z przodu. Jak koszula jest za długa, zakładając do długiej sukienki, tracimy też trochę proporcji. Więc zaznaczając naszą talię, fajnie jest to zawiązać z przodu. Tak też tutaj zrobimy. Nawiązując do koszuli, biorę białe buty na małym obcasiku z Zary, z wysuniętym czubkiem. Bardzo je lubię, z prawdziwej skóry. Więc tylko takie nawiązanie. Jakieś okulary, możemy takie retro, trochę w brązie, czy z szkiełkiem takim w innej barwie do tego i gotowy look. Dowolność, jeśli chodzi o torbę, może też tutaj właśnie być nawet pomarańczowa w skórze, jakaś mała bagietka taka. Czerwona torebka, nawet mała. Słuchajcie, to wcale nie musi być tak, że ta torba pasuje do butów. Możemy dodać akcent kolorystyczny do takiej prostej stylizacji. Ja tutaj nie dałam torby, bo chciałam Wam po prostu zaakcentować, jak zakładam tą koszulę, ale tutaj, tak jak mówię, jest dowolność dodatków, zarówno biżuterii, jak i jakąkolwiek torbę byście dobrały. Słomiany koszyk też by pasował. No i na koniec mamy tą czarną bluzkę, którą chcę Wam pokazać. Zdaje się, że już się pojawiła w zdjęciach na moim Instagramie, już dawno temu, chyba rok temu ją stylizowałam z szerokimi spodniami, które w ogóle muszę znaleźć, nie wiem gdzie je posiałam, ale uwielbiam je, te szerokie czarne, które nieraz się, takie letnie, zwiewne, które się pojawiały na moim kanale wiele razy. Oto jest ta bluzeczka, słuchajcie, z Zary, zauważcie jak jest uszyta, mamy ten pasek cienki, świetny w ogóle patent, bo ten czubek bluzki idzie jakby tutaj, przekładam przez głowę i mam ten pasek gdzieś tutaj, wiadomo, że teraz to tak nie obrazuję, widzicie obok. Mam fajnie go ułożonego na dekolcie, krzywo i to też nie jest na jedno ramię, tylko coś takiego pomiędzy. Bardzo ciekawy patent i design, ktokolwiek to wymyślił, to naprawdę czapki z głów, bo jest fajna, gruba dzianina, tekstura prążkowana, która jest zawsze zarówno i w topach i w sukienkach czymś, na co powinniśmy zwracać uwagę, bo świetnie sylwetka w tym wygląda, więc zawsze jak zakładam ten top, świetnie się w tym czuję. Biorę z wyższym stanem spódnicę grafitową, słuchajcie, kupioną w lumpeksie. Piękny kolor, trochę mi przypomina tą szarą, co widzieliście ostatnio w haulu z wyprzedaży. Tylko, że cała idzie po całości grubym materiałem. Zdecydowanie będzie to mój faworyt na jesień, zima, że więc wtedy może w ulubieńcach się pojawi. Piękny kolor, pięknie uszyta. Taki minimalny suwak z tyłu. Lekkie wycięcie ku dołu. Mamy podszewkę, sprawdźmy. Jest podszewka, trams. Więc naprawdę super opcja, super opcja. Wsadzamy to do środka, lekki też taki, może nie prążek, ale też taka trochę tekstura jak ten top.
wsadzamy tutaj do środka top, bierzemy matowe takie członka, które też mam w kolorze beżowym z Zary, te akurat na Vinted znalezione. Piękne buty, naprawdę piękne klasyki, ten mat nylonowy, bardzo rzadka opcja w takich butach, częściej to jest po prostu skóra. Ten obcas lakierowany też tutaj dobrze robi dla kontrastu, więc zakładamy to razem z tym, z spódnicą i aby coś tutaj się zadziało, bierzemy skórę, ekoskórę co prawda, taką kamizelkę troszkę oversize, zarzucamy na ten top. Jak już nie chcemy, żeby aż tak ten dekolt był widoczny, fajnie jest wtedy sięgnąć po kamizelkę. O ile koszula jest takim zastępnikiem marynarek, kardiganów, tak kamizelka może być świetna w przypadku właśnie jak jest dalej ciepło, ale chcemy troszkę się okryć. Wiadomo, skóra nie najlepszy pomysł na lato, ale jednak jak jest chłodniejszy dzień, to możemy się pokusić. Tym bardziej, że ten look jest bardziej na wieczór, więc na wieczór jak najbardziej mamy dalej ten element letni, bo bez rękawnik, a jednak już sierpień też troszkę się myśli o jesieni, więc takie elementy skórzane można przemycać, o ile są w klimacie letnim. I słuchajcie, to by było wszystko, jeśli chodzi o to, co nosiłam w sierpniu 2023. Przed moim wyjazdem na Mauritius teraz jeszcze zobaczycie, w jaki sposób się pakuje. Zrobię filmik o tym, jak pakować się na wakacje, jakie rzeczy pakować, w jaki sposób dobierać stylizację, ale już same stylizacje z tych rzeczy, które spakuję, zobaczycie z vloga z wyjazdu. Więc nagram dla Was, co nosiłam na Mauritiusie. To też będzie oddzielny filmik. Także dużo dobrego przed nami, dużo fajnych pomysłów. Mam nadzieję, że to, co widziałyście dzisiaj, również jakoś Was zainspirowało. Pomogło Wam poukładać w głowie, jak Wy byście mogły ułożyć rzeczy w swojej szafie i jak je nosić razem. Także dziękuję za tych, co są ze mną, dziękuję za tych, co dołączają i co pozostali ze mną. I do następnych modowych wrażeń w kolejnych nagraniach. Także dziękuję, ściskam Was mocno. Do zobaczenia. Hej!